W tym filmie zastanowimy się nad wartościami miejsc dziesiętnych i użyjemy w tym celu tabeli z wartościami miejsc dziesiętnych, albo możemy też nazwać te rubryczki, że są to karty miejsc dziesiętnych. Poprzednio mówiliśmy już o idei pozycji dziesiętnych, a tabela miejsc dziesiętnych albo karty miejsc dziesiętnych to po prostu jasny i przejrzysty sposób na przedstawienie tego, jaką wartość mamy na każdej pozycji, na każdym miejscu dziesiętnym. Zapisz liczbę 60229 w poniższej tabeli wartości miejsc dziesiętnych. I te prostokąty to karty, w które wpisujemy konkretne cyfry. Jeden prostokąt to jedna cyfra. Albo na całość możemy powiedzieć, że jest to tabela wartości dziesiętnych. Czyli ta cyfra powie nam, ile mamy dziesiątek tysięcy. To, co tu wpiszemy, powie nam, ile jest tysięcy, ile setek, ile dziesiątek i ile jedności. I jak zawsze polecam zatrzymanie w tym miejscu filmu i spróbowanie, czy samodzielnie potraficie to zadanie rozwiązać. Czy potraficie powiedzieć, ile jest w tej liczbie dziesiątek tysięcy? Tysięcy? Setek, dziesiątek i jedności. No to po kolei. Możemy zacząć od lewej strony, od dziesiątek tysięcy. Znajdźmy pozycję dziesiątek tysięcy w naszej liczbie. Najłatwiej zacząć szukanie od jedności, bo w liczbie całkowitej jedności są zawsze najbardziej po prawej: jedności, dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy. I widać, że na pozycji dziesiątek tysięcy znajduje się szóstka, czyli mamy 6 dziesiątek tysięcy. I wpisujemy szóstkę na pozycji dziesiątek tysięcy. Ile jest tysięcy? Tysiące są o jedną pozycję w prawo od dziesiątek tysięcy. I ciekawa rzecz, tysięcy jest 0. Nie ma żadnych tysięcy. Wpisujemy na tej pozycji 0. Ale możecie powiedzieć, że jak to nie ma tysięcy? Przecież to jest. 60 229, więc tysięcy jest 60. Ale 60 tysięcy już uwzględniliśmy na pozycji dziesiątek tysięcy. 60 tysięcy to 6 dziesiątek tysięcy i to już raz zapisaliśmy tutaj. Pojedynczych tysięcy, takich, które nie są dziesiątkami tysięcy, jest 0. Jedziemy dalej. Następna w prawo pozycja setek. I widać, że mamy dwie setki. Następna w prawo jest pozycja dziesiątek. Na pozycji dziesiątek jest dwójka. Mamy dwie dziesiątki i na końcu pozycja jedności jest ich dziewięć, dziewięć jedności. I zrobione. Cel tego filmu jest taki, żeby pokazać wam taki właśnie format zapisu liczby w postaci dziesiętnej żebyście przyzwyczaili się do tego, że można liczbę rozbić na poszczególne pozycje i cyfry na tych pozycjach traktować niezależnie od pozostałych. Widać wtedy, jaka jest wartość na każdej z pozycji i co każda z cyfr w liczbie oznacza.